Opowiem wam o gościu, bez którego nasza drużyna by nie powstała. Ale zacznijmy od początku. To jest Bączek, nasz opiekun. Na co dzień jest strażakiem i to on postanowił reaktywować naszą drużynę. Na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy regulamin i dowództwo drużyny. Bączek dał nam propozycję dołączenia do projektu LGD Trakt Piastów. Na kolejnych spotkaniach wyciskał z nas siódme poty. Ciągle baczność, spocznij, lewo, prawo, zwrot. Bez przerwy. Uczyliśmy się do ciągle dyscypliny. Później było już tylko lepiej. Pokazał nam pierwsze kroki przy gaszeniu pożarów. I w końcu najlepsza chwila. Woda naprzód. I znowu baczność, spocznij, wróć komenda, w lewo, prawo, zwrot. Każde spotkanie to podniesienie poprzeczki wymagań. Musieliśmy działać na najwyższych obrotach, wszystko konsultując z Bączkiem. Kiedy otrzymaliśmy projekt, wszystko nabrało nowego tempa. Musieliśmy nawiązać kontakt z inną drużyną i odbyć spotkanie z ich opiekunami, by uzgodnić wszystkie szczegóły. Pierwsze spotkanie było mega stresem, nikt nie chciał się do siebie odzywać, Bączek przełamał panującą ciszę prostymi zadaniami. Wkrótce każdy rozmawiał ze sobą swobodnie. Musieliśmy rozwiązać kilka zadań, by poznać się lepiej. Wspólne zajęcia i poznanie sprzętu luzik. I znowu dyscyplina, bo jak mawia Bączek, droga młodzieży, za dużo luzu. Od nowa, prawo, lewo, baczność, spocznij. Każde kolejne ćwiczenia sprawiały, że czuliśmy się coraz lepiej w swoim towarzystwie. Nie było barier, wszyscy się znali. Najlepszym dniem był dzień, w którym Bączek zaplanował bitwę na wodę. Wszystko co miłe, szybko się kończy. Na ostatnim spotkaniu podsumowaliśmy całość projektu przy wspólnym ognisku. Mamy fajne wspomnienia z wspaniale spędzonego czasu razem. Dzięki temu gościowi mieliśmy jedne z najlepszych wakacji. Jest doskonałym nauczycielem, potrafi wiedzę przekazywać w sposób prosty i zrozumiały. Dzięki, że byłeś, bez ciebie nam by się nie udało. Projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków programu Działaj Lokalnie, polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie, lokalną grupę działania Traktat Piastów w Łubowie.